Czołem, kochani, witajcie na moim prywatnym kanale Wege Konstruktor, prywatnym, hobbystycznym wideoblogu. Ja mam na imię Marcin i dzisiaj opowiem wam o kilku historiach, o które pytacie. Ci, którzy mnie znają, wiedzą tutaj trochę więcej. Ja natomiast troszeczkę odkryję karty, gdyż po wczorajszym poście, obrazeczku, który się pojawił, było dużo pytań. Swoją drogą, misa prawdopodobnie wejdzie do zestawu vlogowego mojego, więc misa jest pożyczana od mojej żony, jak ręce wtedy, kiedy jej nie ma w domu. Więc dzisiaj szybko kamerę włączam i w kilku słowach odpowiem na pytania, na to, co być może was interesuje. Bo jak wiecie, dużo się dzieje teraz, zarówno na kanale Wege Konstruktor, jak i na kanale Marcina Positive Marcin Marzenka Show. Ja wam troszeczkę przybliżę te kwestie, co, z czego i dlaczego. Ale pytacie mnie również o medytację, o wolność, o zdrowie i o to, co, o to, czym się zajmuję w życiu, więc troszeczkę odkrywam karty dzisiaj na kanale Wege Konstruktor. Postać, którą stworzyłem, będzie mówiła o sobie, czyli o Marcinie. Na co dzień zajmuję się szkoleniem kandydatów na kierowców i to wiecie, czyli mam szkołę jazdy, czyli poważną firmę w małym mieście i jest fajnie. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że od 20 lat ponad zajmuję się, to jest takie trudne słowo, praktykuję medytację i w tym temacie mógłbym bardzo dużo mówić, bardzo, bardzo. Natomiast od samego początku, kiedy ten kanał powstał, to ja chciałem bardzo też rozdzielić te kwestie, które w moim odczuciu dzisiaj, na etapie, na którym jestem, są bardzo intymne i są to takie jakby sfery, w które nie wszystkich chcemy wpuścić. To jest tak, jak na przykład ktoś zostaje biegaczem, to myśli, że wszyscy będą biegaczami. W medytacji, tak zwanym życiu duchowym, gdzie widzieliście ten obrazek, duchowość, a religia, w pewnym momencie, jak wydaje się tobie, że jesteś duchowy i wydaje się tobie, że ty już tutaj wiesz tyle o reinkarnacji i praktykujesz pewne rzeczy, nawet doświadczasz, to na takim początkowym etapie bycia fachowo, jak to się mówi, neofitą, to wszystkich chcesz uszczęśliwić swoim stylem życia, tak? Jaki to jest styl dobry i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie już rozumiesz, że każdy człowiek ma swoje życie. Bo to jest podobna sytuacja jak z chłopcami, którzy wielbią swoje kluby piłkarskie albo zespoły muzyczne, gdzie żyletką sobie piszą na przedramieniu Slayer i fajnie. Byłem o włos od tego w latach 90. Jako 40-latek pojechałem na Slayera i tak sobie siedzę i słucham, mówię, no okej. To już jest przeszłość, to już jest za mną, gdyż życie jest to rozwój i życie duchowe, samorealizacja tak zwana, jest czymś zupełnie odmiennym od religii. Więc teraz poruszam ten pierwszy temat, za chwilę przejdziemy do drugiego tematu i na samym końcu, dla tych, którzy są tylko tym zainteresowani, to przeskoczcie na minutę, która pojawi się w tym albo w tym rogu, już nie pamiętam, gdzie powiem stricte o kabarecie, stand-upie, w którym wystąpię, czyli Marzenka Show. Więc jeżeli tylko to was interesuje, to przeskoczcie sobie na tą minutkę, która gdzieś teraz się tutaj wyświetla i tam o tym powiem. Natomiast wracając do medytacji, do tak zwanego samorozwoju, to oczywiście jest to dla mnie osobiście bardzo istotna część mojego życia. I dzisiaj jestem na takim etapie, gdzie chcę doświadczać.
gdzie chcę doświadczać tego, co przeczytałem, tego, czego się nauczyłem, tego, czego nawet doświadczyłem w takiej zupełnie innej formie. Teraz jestem na etapie, gdzie doceniam. Gdzie doceniam swoje zdrowie, gdzie doceniam swoich bliskich, gdzie doceniam osoby, z którymi się spotykam, gdzie w ogóle zacząłem doceniać i kochać życie, które kiedyś wydawało mi się takie sobie, a życie jest naprawdę wspaniałe i wiele rzeczy tutaj możemy zrobić. I tak jak widzieliście w poprzednim poście, który jest na moim Facebooku, Instagramie, swoją drogą zachęcam do obserwowania, gdzie mamy duchowość i religię. I religia to jest taka rybka zamknięta w akwarium i wstawiona do wody, a duchowość to jest ta rybka, która pływa sobie, powiedzmy, sama. Duchowość a religia. Religia to nie tylko ta religia, o jakiej my myślimy, że musimy chodzić do kościoła i zwykle w Polsce szczególnie to nazywamy religią. Religią czasami są nasze poglądy, czasami nasza taka niezmienność, czasami nasze takie sztuczne obstawianie i trwanie przy swoim. Czasami to zamknięcie, czasami to są takie rzeczy, które na każdego z nas, bo każdy z nas jest w jakiś sposób w życiu ukształtowany i często jest tak, że mamy tak zwane nawyki, które są zapisane, pewne kody, które są zupełnie nie nasze, z którymi płyniemy, i wszystkie osoby, które zajmują się szeroko pojętym samorozwojem, często od tego zaczynają, że te kody można zmienić i można zacząć odczuwać chociaż w pewnym stopniu szczęście. Te kody są z nami i my czasami wbrew temu, co czulibyśmy, co zrobilibyśmy z poziomu serca, po prostu płyniemy tymi kodami. Czyli na przykład, żeby tutaj było prościej, nie potrafię odmawiać, tak? Bo moja mama na przykład nauczyła mnie nie odmawiać. Taki przykład tylko, tak sobie wymyślam, tak? Czyli chciała, żebym na przykład zadowolił brata, siostrę, kogoś tam po prostu, żeby oni byli zadowoleni, więc ja dzisiaj nie odmawiam, bo ja chcę wszystkich zadowolić, chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi, chcę się wszystkim podobać. W związku z tym nie odmawiam. I no i do pewnego etapu na relacjach takich rodzinnych powiedzmy, że wszystko jest w porządku, chociaż nie zawsze. Natomiast kiedy wychodzimy do tak zwanego życia i jesteśmy w tak zwanym świecie, to okazuje się, że nasz brak asertywności skutkuje tym, że jesteśmy nieszczęśliwi, że znowu robimy coś wbrew sobie, że znowu czujemy się wykorzystani, że znowu jest nam niedobrze. I wydawało nam się, że my już jesteśmy jacyś super, że porzuciliśmy nawet to akwarium nazywane religią, wpłynęliśmy na szerokie wody, które w cudzysłowie nazywamy duchowością, o super, jacy jesteśmy duchowi. No i wychodzi na to, że tak naprawdę nadal nic się nie zgadza, bo nadal jesteśmy nieszczęśliwi. Do czego ja dążę? To nie jest oczywiście film coachingowy, ale film o tym, że samorozwój to jest samorozwój, więc każdy z nas jest na innym etapie i mój etap, bo tylko mogę powiedzieć o swoim, jest teraz taki, że obserwuję, uśmiecham się, doceniam i staram się żyć swoim życiem. Do tego przejdę jeszcze troszeczkę dalej. I teraz jeżeli chodzi o samą medytację, to tak jak wcześniej mówiłem, tutaj mógłbym wam dużo powiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to oczywiście możemy go rozwinąć. Tutaj nie ma problemu. Natomiast tak jak wspomniałem, jest to taka strefa intymna, że tutaj nie chciałbym wchodzić w takie stricte te praktyki, które ja robię w moim życiu, bo wiem, że wy możecie robić inne. I cieszę się, że spotykamy się w tej przestrzeni, że możemy o różnych rzeczach pogadać, bo czuję, że jest wymiana między mną, który w tej chwili gada do kamery i widzi siebie w takim małym ekraniku, ale za chwilę wiem, że kiedy umieszczę ten film, to jest feedback, mamy rozmowę, coś się dzieje i po prostu czuję, że jest fajnie. W ogóle dokąd to wszystko zmierza? Ktoś zapyta: Marcin, ale po co ten kanał? Po co? Tak? Po co? Po co to robisz? Nie wiem, co tobie jest potrzebne? Tak? Właściwie w takim postrzeganiu, w takiej sferze, że czy mi jest to potrzebne, to widocznie jest, bo jest, tak, bo się stało i zaistniało. W sferze zawodowej
Nie, bo tutaj się spełniam. Jest fajnie. Prowadzę firmę, którą uwielbiam, którą stworzyłem, w której czuję się dobrze, która się rozwija i wszystko działa jak należy, więc tutaj jest pełne szczęście. Ale czasami mamy takie rzeczy, którymi się zajmujemy hobbystycznie, którymi chcemy się dzielić. Tak jak wiecie, między innymi hobbystycznie gotuję i po co ten kanał? Pewnie, że chciałbym spotkać się z wami w tak zwanej prawdziwej rzeczywistości. I okej, więc jeżeli tylko okoliczności na to pozwolą i będziecie chcieli uczestniczyć w moich warsztatach, które prawdopodobnie za jakiś czas zorganizuję, to zapraszam. To bardzo fajnie. To zobaczymy się w przestrzeni realnej, gdzie będziemy między innymi razem gotować. Także jakby jest to również taki cel, żeby spotykać się z ludźmi, dzielić się, uczyć się, wymieniać, bo jak wiecie, energia musi po prostu krążyć i musi być ta wymiana energii. Dlatego, jak wspomniałem w ogóle słowo zdrowie, to zdrowie, pamiętajcie, że rozpoczyna się najpierw w tej naszej części subtelnej naszego ciała, więc kiedy te rzeczy, które mamy na poziomie uczuć, emocji poukładane, kiedy to ciało funkcjonuje prawidłowo, to wtedy ma to odbicie w naszym ciele fizycznym i wtedy zwykle to ciało jest zdrowe i cieszymy się szczęściem i cieszymy się zdrowiem. Wszystkie choroby mają swój początek właśnie w tej sferze bardzo głębokiej, której nie widzimy, a która jest. Co wy na to? Możecie komentować. Możecie komentować. Także to by było chyba tyle w tym temacie, bo tutaj można byłoby go bardzo, bardzo rozwijać. Natomiast o właśnie, Roman, którego znam również od ponad 20 lat, bardzo się cieszę, że jesteś, że obserwujesz kanał. Sprawiło mi to wielką radochę, kiedy napisałeś. Właśnie bardzo dużo myślałem o tym, co powiedziałeś, że duchowość również ma swoje granice. Tak, zgadza się, ale tutaj moglibyśmy dużo na ten temat rozmawiać, bo nasza wolność, kochani, tutaj przejdę płynnie do słowa wolność, też czasami jest bardzo, bardzo, bardzo iluzoryczna, bo nam się często wydaje, że jesteśmy wolni, a niestety musimy sobie powiedzieć, że my rzadko kiedy jesteśmy wolni, że nasza wolność, jeżeli spojrzymy ze stricte duchowego punktu widzenia, to nasze ciała już nas tak ograniczają, że my musimy pewne rzeczy robić. Musimy na przykład pić i nie powiem co jeszcze. Tak więc tutaj, jeżeli powiemy, że której z tych rzeczy nie będziemy robili, bo jesteśmy wolni, no to możemy spróbować nie robić, tak? I jak spróbujemy, to okaże się, że wcale tacy wolni nie jesteśmy. I teraz ta wolność taka, która czasami nam się wydaje, że jest duchowa, bo ja na swojej drodze życiowej spotkałem wiele osób, o których początkowo myślałem, że są to osoby, powiedziałbym, wręcz święte, duchowe i tak dalej. Okazało się, że te osoby, tak jak i ja, mają swoją historię, mają swoje uwarunkowania. Nikt tutaj nie jest doskonały i dzisiaj w moim rozwoju cieszę się, że jestem w takim punkcie, że po prostu w nim jestem i wiem, że takie rzeczy mają miejsce i mogę zupełnie inaczej spojrzeć na swoją rzeczywistość, a przede wszystkim na moje relacje z osobami. Więc jeżeli te tematy są dla was interesujące i chcielibyście, żebyśmy na tym kanale o tym porozmawiali i rozwinęli, bo to jest tylko takie ziarenko, które spadło. Zobaczymy, na jaką ziemię spadło. I teraz, jeżeli będziecie chcieli porozmawiać na ten temat lub jeżeli będziecie chcieli, żebym zaprosił do tego naszego kanału Wege Konstruktor osoby, które chcą porozmawiać na te tematy, jeżeli was to interesuje, to zapraszam serdecznie. Napiszcie, będziemy jakby cykl tych tematów kontynuowali. Nie ma problemu, bo mamy w tej chwili, z tego co pamiętam, konstruktor gotuje, mamy wywiady z ciekawymi ludźmi, więc tutaj też można wpleść takie osoby, ale możemy też po prostu rzucić jakiś temat i sobie na ten temat porozmawiać. Teraz przejdę płynnie do Marzenka Show, Positive Marcin i tego, co dzieje się teraz wokół naszych osób, czyli decyzji o wyjściu z kabaretem na żywo. Gdyby jeszcze rok temu, przed tak zwanym lockdownem, ktoś zapytał mnie, czy ja wystąpię w kabarecie, a tym bardziej w kabarecie stand-upie, to powiedziałbym, nigdy o tym nie myślałem. Ale życie stawia czasami przed nami takie wyzwania i takie sytuacje, których byśmy się
kompletnie nie spodziewali. Tak jak już znacie historię, ci, którzy obserwują mój kanał i ci, którzy obserwują Marcina, którzy obserwują postać konstruktora, wiedzą, że zaprzyjaźniliśmy się na etapie nauki jazdy i nie wiem, czy ja o tym mówiłem, ale wyglądało to tak, że Marcin zaproponował pierwszy sketch w Elce. Mówi, wiesz co, stary, ja tutaj robię takie jaja w internecie, na Facebooku. Marzenka Show, ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że istnieje taka postać, mimo że jesteśmy z jednego miasta i mimo że Marcin ma ponad 200 tysięcy followersów. I on mówi, czy może zrobimy taki sketch w samochodzie? Ja mówię, okej, jestem otwarty, bo ja zwykle lubię ludzi, którzy robią coś ciekawego, więc mówię, w porządku. No i Marcin, ja pytam Marcina, a kogo ja mam tam grać? Wymyśliłeś coś? On mówi, nie, stary, ty bądź sobą, ty po prostu bądź instruktorem, który wsiada do samochodu, ja tam coś powiem. No i poleciliśmy tak zwanym freestyle, czyli nic nie było umawiane, nic nie było omawiane, po prostu włączył Marcin kamerę i poleciliśmy. I okazało się, że ludzie się z tego śmieją. No i tak powstała postać konstruktora, zaczęliśmy się spotykać. Powiem wam tak, Marcin to niezwykły facet o niezwykle dobrym, szlachetnym sercu. Jako ciekawostkę wam powiem, że z wpływów, które ma z reklam i też z kabaretu, robi różne charytatywne akcje. Nie każdy jest w stanie się na to zdobyć. On to robi oddolnie, bez rozgłosu i czasami grozi mi palcem, jak ja o tym mówię, więc tutaj też dostanę pewnie taką reprymendę, że o, co znowu mówiłeś o tym, bo przecież ja to robię zupełnie nie po to, ale mówię, ja powiem. Na tym kanale jest tam raptem 3000 odbiorców, więc mogę powiedzieć tutaj, bo to jest mój kanał, że robi dobrą robotę. Chłopak robi naprawdę kawał dobrej roboty. Jest to niezwykle dobra osoba. Czasami poznajesz taką osobę, osobę o dobrym sercu, która widzisz, że po coś pojawiła się na twojej drodze życiowej i on się pojawił. I kiedy zaproponował mi, powiedział, słuchaj stary, a może wystąpilibyśmy razem na żywo jako Marzenka Show, stand-up kabaret, czyli te skecze, które gdzieś tam robiliśmy, zagrajmy na żywo, plus ja zrobię na żywo swoje show, swój materiał, ze swoimi fanami się spotkam, to powiem wam szczerze, że kiedy poznajesz najpierw osobę, a później to, co chcesz zrobić, kiedy na jakimś etapie już znasz tą osobę, to ja nie zastanawiałem się ani chwili. Oczywiście później pojawiły się głosy gdzieś tam przyjaciół, którzy wcale nie chcieli źle, tylko po prostu mówili, stary, ale to wiesz, to jest takie niepoważne, bo tam kobieta z brodą i z włosami, z peruką gdzieś biega i a ty masz tutaj poważną firmę i twoja reputacja może zostać podważona, bo on tam przeklina w tych stand-upach czasami. No, wiecie, bardzo dziękuję, że troszczycie się o mnie. Bardzo dziękuję, bo ja to naprawdę doceniam. Tutaj to nie mówię teraz tego na przekór, ani żeby w ogóle pójść w taką stronę, bo docenienie mam bardzo duże tego, że się o mnie troszczycie. Ale muszę wam powiedzieć, że co z tego? Czasami w życiu trzeba zrobić coś szalonego i może to jest mój czas. Może za chwilę wy zrobicie coś szalonego w życiu, a może zrobiliście. Także uważam, że kabaret, nawet dla dorosłych, który spowoduje, że pewne osoby będą mogły się uśmiechnąć, pewne osoby trafią do mnie na kanał, a z pewnymi osobami być może później spotkam się na moich kursach gotowania, nie uważam, żeby to było coś, co szarpie mój wizerunek. Wręcz przeciwnie, chcę wspierać Marcina, wspierać go w jego akcjach, które robi, które możemy w przyszłości zrobić razem. Dużo osób do nas pisze, że bardzo nas lubi, że bardzo lubi to poczucie humoru i ja wam naprawdę bardzo za to dziękuję. Więc 30 kwietnia w Bydgoszczy, słuchajcie, już mamy prawie całą salę zapełnioną, więc sprzedają się ostatnie bilety. Ja nie wiedziałem, że bilety na nasze występy w takim tempie będą się rozchodziły. Ktoś by zapytał, ale czy ty to robisz dla pieniędzy? Ja odpowiem, a nawet gdybym to robił dla pieniędzy, to czy to jest coś złego? Nie. Jest to wymiana energii, więc bardzo wam dziękuję, że kupujecie te bilety,
my w zamian za to postaramy się zrobić takie show, żebyście naprawdę wyszli z tego miejsca bardzo, bardzo zadowoleni. Więc to się wydarzy. Także wydarzy się 30 kwietnia w Bydgoszczy. 7 maja mamy już podpisaną salę w Poznaniu. I prawdopodobnie w maju będzie jeszcze, nie wiem, Łódź albo Warszawka. Także tutaj szykuje się bardzo, bardzo gruba akcja, bo w czasie, kiedy jest lockdown i wiele rzeczy dzieje się takich niepozytywnych, tutaj nagle do twojego życia wpada gość, który jest mega pozytywny i robi całkowitą przewrotkę wszystkiego. Ja nagle odważyłem się wyjść z moim kanałem i z wieloma rzeczami. Także wszystko rusza, wszystko idzie w dobrym kierunku. Naprawdę idzie w dobrym kierunku. Przynajmniej ja osobiście jestem z tego mega, mega zadowolony. Kurczę, buzia. Aż mi się śmieje. Ja nawet nie wiem, czy ten film opublikuję, bo ja zwykle takie materiały, które gdzieś tam, wiecie, nagrywam, później oglądam najpierw na swoim komputerze, a potem będzie decyzja, czy opublikuję, więc jeżeli opublikuję, to również to będzie dla mnie takim odważnym ruchem. Nie przygotowałem się do tego pierwszego tematu dotyczącego, w ogóle nie przygotowałem się, po prostu włączyłem kamerę, żeby powiedzieć wam kilka rzeczy. Tutaj też czas przed kamerą, wam powiem szczerze, tak ucieka. Mam nadzieję, że nie będzie tak nam uciekał podczas występu na żywo, gdyż mamy dla was 4 grubaśne skecze przygotowane, plus to, co zrobi Marcin. I to naprawdę będzie warte tego, żeby gdzieś z nami się w tej przestrzeni spotkać, a później być może w różnych innych przestrzeniach, bo wiem, że tutaj na tym naszym kanale są różne osoby, więc dajcie znać, czy podoba wam się to, co robię na tym kanale, czy podoba wam się to, co zrobię z Marcinem. Oczywiście z tych występów na żywo wideo w sieci nie będzie, z racji szacunku dla tych, którzy kupują bilety na nasze występy, jak również z tego powodu, że mamy po prostu materiał, który chcemy pokazać publiczności na żywo i program, który ułożymy, będzie w każdym mieście. No, tak jak wiadomo, wszyscy, którzy występują w tego rodzaju, w takich kabaretach, w takiej formie, właśnie tak to robią, więc prawdopodobnie za pół roku bądź pod koniec 2021, kiedy wystąpimy w kilku miastach, to jest szansa na to, że zrobimy wideo z jednego miasta i wtedy na koniec roku takie wideo w sieci umieścimy, żebyście ci, którzy byli, żeby mogli sobie odświeżyć to, co jest. W ogóle piszecie o marzence narodziny gwiazdy w Bydgoszczy. Słuchajcie, tak, no bo to będzie pierwszy wykon i pierwsze Marcina wyjście na scenę. Drudzi, ja, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że gdzieś tam w świecie tak zwanym artystycznym się obracałem, ale bardziej w roli gitarzysty, czyli grałem w zasadzie całe życie. Natomiast widzicie sami, życie jest bardzo przewrotne i życie potrafi tak nas zaskoczyć, że czasami sami nie wiemy, co jeszcze się wydarzy. Kto lub co na naszej drodze stanie i jakie decyzje będziemy musieli podjąć. W związku z tym cieszę się, jeszcze raz to podkreślam, zawsze tutaj jesteście. Ja cieszę się, że nawet oglądacie te filmy, bo powiem wam, nie spodziewałem się tego. Ja cały czas jeszcze, czekajcie, puknę w misę i wyślę wam serducho. O, to jest serducho dla was, za to, że jesteście na tym kanale, bo uwierzcie mi, twórców to bardzo wspiera. Wydaje się tylko taki jeden like, czy udostępnienie, czy wejście na Instagram. Myślałem, że to jest dla dzieci kiedyś. A okazuje się, że kiedy robisz pewne rzeczy w internecie i docierasz do ludzi, to budując taką społeczność, jest to dla ciebie ważne. I dla mnie ważne jest to, że wam się podoba, że napiszecie chociaż jedno zdanie, żeby było w porządku. To jest super. Z niektórymi z was spotkam się w Bydgoszczy 30 kwietnia, z niektórymi w Poznaniu 7 maja, więc mam nadzieję, że po naszym wystąpieniu, po naszym kabarecie również będzie chwila czasu, żeby pogadać, po prostu usiąść, porozmawiać, wymienić się jakimiś doświadczeniami, spędzić chwilę czasu. To będzie dla mnie również wspaniałe. I co? Piszcie, po prostu piszcie, czy poruszamy
czy poruszamy tematy duchowości na kanale, czy was to interesuje, tak? Czy was interesuje medytacja, jak to robić. Jeżeli będzie jakieś większe zainteresowanie, spróbujemy ten temat ruszyć, może nawet zrobić w zamkniętej grupie jakieś spotkanie, porozmawiać. Dwa, czy interesują was tematy zdrowia, bo jak wiecie, kuchnia, którą prezentuję, to nie jest taka kuchnia stricte jak na przykład, nie wiem, odżywianie na surowo, gdzie mówimy o jedzeniu takim mega, mega zdrowym, tylko pokazuję takie alternatywy do jedzenia na przykład innych produktów w wersji takiej wegetariańskiej, czyli takiej, która najbardziej jest moja, jest ze mną, gdyż również ponad 2 dekady nie spożywam produktów mięsnych. W związku z tym po prostu tak wygląda ten kanał, tak? To jest tak, jakby ktoś biega, on to robi o bieganiu i to jest jemu bliskie. Natomiast kiedy ja gotuję przez 20 lat w taki sposób, to nie będę gotował inaczej, ale też dzielę się tym, co potrafię z wami, bo troszeczkę pogotowałem w życiu, strasznie mnie to kręci, strasznie lubię gotować, dlatego na tym kanale Wege Konstruktor będą głównie filmy z kuchni, bo widzę, że one mają największą oglądalność i najwięcej pań, również wam za to dziękuję, korzysta z tych filmów. W ogóle wiecie, Bigos i soja po grecku to w ogóle przebiły wszystko, bo nigdy nie dostałem tylu maili, wiadomości, gdzie pokazaliście zdjęcia tego, co zrobiliście. Więc tutaj przygotowuję kolejne hity, które wrzucę na kanał, które będziemy mogli razem ugotować. A kiedy już dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mogli spokojnie spotkać się w tej przestrzeni takiej realnej na gotowanku, gdzie powiedzmy 12 osób i ja będziemy w jakiejś fajnej przestrzeni sobie mogli ugotować, tak wymyśliłem, 5 niezwykłych dań, to zapraszam, to również to robimy. Ja już uprzedzam fakty, ale mam tutaj dużo, dużo, dużo pomysłów i te pomysły, wiadomo, one są realizowane, żeby było jasne, nie utrzymuję się z kanału Wege Konstruktor, więc tutaj za chwilę muszę pojechać do pracy, pewne rzeczy zrobić, wykonać swoje obowiązki, wrócić wieczorem do domu i zwykle w godzinach takich wieczornych jeszcze siadam do komputera, składam dla was film, żebyście mogli go zobaczyć, więc sprawia mi to po prostu dużą frajdę. Dlatego zawsze powtarzam, że kanał Wege Konstruktor jest moim hobbystycznym kanałem. Zdrowie, no i na końcu po zdrowiu dajcie, czy chcecie, żeby ten kanał był bardziej połączony z tymi naszymi występami, które są z Marzenką, czy nie. Ja tutaj go trzymam jako taką moją prywatę i również nie pokazuję, nie bombarduję was tym, co będziemy z Marcinem robili w tej naszej przestrzeni, gdyż część z was obserwuje jeden i drugi kanał i wy po prostu tam już jesteście. Także słuchajcie, następne filmy z kuchni już są w trakcie przygotowania, bo one wymagają trochę więcej pracy. Tutaj mogę włączyć kamerę i troszeczkę porozmawiać. W kuchni natomiast jest tak, że powiedzmy danie, które zajmuje pół godziny, z kamerą robimy 2 godziny. To jest mniej więcej takie przełożenie, bo trzeba wyczekać, zrobić ujęcie, coś powiedzieć, ciach, dobrze nagrać. Nagle okazuje się, o kurczę, tutaj coś się ruszyło, nie nagrało, więc nagrajmy jeszcze raz. Więc to wygląda właśnie, to jest robione zwykle w taki sposób. Ja szukam tego czasu, tego miejsca, żeby tej inspiracji, tego momentu. Więc te filmy nie są nagrywane sztucznie, tak jak widzicie, bo trzeba. Bo tutaj nie mamy żadnego ciśnienia. Tutaj możemy robić, co chcemy, dlatego to sprawia właśnie najwięcej radości. Ja wam życzę, żebyście znaleźli w swoim życiu taką przestrzeń, która sprawia wam najwięcej radości. Dajcie znać w związku z tym, co robicie, więc jeżeli dotrwaliście do tego momentu, tego filmu, to bardzo wam dziękuję, bo to oznacza, że chyba się lubimy. Dajcie znać, co robicie w życiu, napiszcie w komentarzach, co sprawiłoby wam radość, co chcielibyście zobaczyć, bo ten kanał jest również waszym kanałem. Co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście, żebym ugotował, co chcielibyście ewentualnie, żebyśmy, jakie tematy, żebyśmy poruszyli, to będę starał się w tym kierunku pójść i na pewno całym sercem się uderzyłem w mikrofon, całym sercem się do tego przyłożę. Tymczasem trzymajcie się ciepło, dzięki za obejrzenie tego odcinka
i widzimy się następnym, tym razem już na pewno w kuchni. Do zobaczenia i misa na koniec.